Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu druku nr 858 z jedną poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest... Polskie państwo musi głównie zabezpieczyć nas przed ewentualnymi konsekwencjami wpuszczania osób niekontrolowanych czy niesprawdzonych. Mielibyśmy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym. Sytuacją taką, w której Polska nie ma wpływu na to, kto ostatecznie trafi na jej terytorium, tylko musi automatycznie respektować decyzje organów europejskich w tej sprawie. No to jest jednak zmiana myślenia, to jest wejście w kompetencje państw członkowskich, które do tej pory były szanowane i my z takim czymś się nie zgadzamy i dlatego chcielibyśmy, żeby Sejm takie swoje zdecydowane stanowisko wyraził. Ona jest wyrazem sprzeciwu całego polskiego Sejmu wobec tych automatycznych mechanizmów podziału uchodźców. Polski Sejm ma prawo wypowiadać się w sprawie tak zwanej pomocniczości, czyli odpowiedzi na pytanie, czy Unia ma kompetencje do tego, żeby podejmować tego typu działania. I tutaj polski Sejm stwierdza, że oczywiście ma kompetencje, żeby podejmować działania dotyczące polityki migracyjnej, ale nie co do wprowadzania automatycznych, mechanicznych rozdziałów uchodźców. Jest procedura, która pozwala parlamentom narodowym, jeżeli jest ich określona liczba, zwracać uwagę Komisji Europejskiej, że narusza swoje kompetencje, czy że działa poza swoimi kompetencjami. My musimy sobie pozostawić możliwość decydowania samemu, kogo do Polski wpuszczamy, kogo nie. I tutaj jako Kukiz 15 od początku mówiliśmy, to społeczeństwo powinno się wypowiedzieć w kwestii, czy chce uchodźców, w jakiej ilości i na jakich warunkach, ewentualnie jakich tych uchodźców miałaby Polska przyjąć. Te warunki nie zostały spełnione, w tej chwili próbuje nam się narzucić odgórnie i kwoty, ewentualnie karać nas za to, że nie przyjmujemy, bo nie jesteśmy przygotowani, bo nie mamy takich możliwości, bo nie jest nas na to stać. Czym innym jest kwestia przyjmowania w sposób dobrowolny, bo tutaj jest olbrzymia różnica pomiędzy opozycją a rządzącymi, bo my uważamy, że określoną liczbę ludzi z potwierdzoną tożsamością Polska powinna przyjąć, zwłaszcza kobiety i dzieci, zarówno w systemie relokacji, ale przede wszystkim w systemie dobrowolnej, podkreślam, dobrowolnego przesiedlenia bezpośrednio z obozu uchodźców. Takie plany też ma Unia Europejska, właśnie głównie koncentrując się na ludziach, którzy byli prześladowani, na dzieciach, na kobietach, a tutaj rząd też mówi gromkie nie chce się zgodzić nawet na ograniczone przesiedlenia. My uważamy, że to jest postępowanie niezgodne ze zobowiązaniami i po prostu niehumanitarne. Komisja Europejska zapytała Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o zdanie w sprawie tej propozycji. To jest taki tryb przyjęty, że w sprawie aktów prawnych, które proponuje Komisja, każdy z parlamentów się do tego aktu prawnego odnosi. My swoje zdanie wyrażamy w takiej ponadstandardowej formie, bo mogłaby być to zwykła opinia Komisji, będzie to opinia całego parlamentu i to opinia zarówno w tej mierze naruszenia kompetencji przez Komisję Europejską, jak i w odniesieniu się negatywnym co do zawartości merytorycznej tej propozycji. Myślę, że Komisja Europejska, jeżeli pyta o zdanie, to po to, żeby wziąć to zdanie pod uwagę, w co głęboko wierzę.